wraz ze zbliżającym się kolejnym e, rokiem kalendarzowym, jakaś zmiana dotycząca przepisów wchodzi w życie, I tak właśnie jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów. I dlatego warto powiedzieć, e, zaznaczyć, że już od 1 stycznia przyszłego roku właściciel pojazdu będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni od dnia. Nabycia pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin będzie biegu od dnia prawomocnego orze orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku, gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie do 90 dni. No i teraz taka bardzo ważna informacja, no niestety związana z ewentualnymi karami, jeżeli no, właściciel nie dostosuje się do, do tych przepisów. Znika bowiem instytucja zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji i tutaj kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie. 30 dni dotyczy wszystkich właścicieli, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej wysokości. 500 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, ta kara pieniężna będzie wykłada, wynosiła 1000 zł. Kto będąc właścicielem pojazdu, obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni, i tutaj dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, nie złoży tego wniosku w terminie. Podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł, natomiast w przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni karę pieniężną nakłada się w wysokości aż 2000 zł. Kto, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na, tery na terytorium Rzeczypospolitej, nie zawiadomi starosto zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Oczywiście tych przepisów jest naprawdę e, całkiem sporo, dlatego zachęcamy do tego, by wchodzić na naszą stronę.